Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pszenne tortille w domu. Nie musicie ich kupować w sklepie, bo są drogie i niesmaczne. Smakują jak guma. A jeśli je przyrządzicie w domu, będą naprawdę świetne. Popatrzcie, co potrzebujemy. Potrzebujemy pół kilo mąki, trochę wody przygotowanej, jedno jajko, szczypta soli i pół kostki smalcu. Ja wiem, że niektórzy myślą, o smalec, smalec, ale smalec to jest naprawdę dobry tłuszcz, bo dzięki temu smalcu nasze tortille będą kruche. Także od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego smalcu. Używajcie smalec. Smalec jest naprawdę świetnym tłuszczem i go w ogóle nie czuć. To jest najlepsze. Także wrzucamy nasz smalec do mąki. Pokrojony w kostkę, lepiej się szybciej rozpuści i szybciej się wchłonie. Szczyptę soli, jedno jajko, odrobinę wody i mieszamy wszystko. Powinno nam z tego wyjść taka fajna kluska. Musimy zagnieść ten smalec, żeby smalec wtopił się w naszą mąkę. Jeżeli potrzebujecie dodać trochę więcej mąki, bo czujecie, że ciasto jest zbyt miękkie, to się nie bójcie, możecie od razu dodać. I teraz będziemy wyrabiać moje ciasto na stolnicy. I zagniatam. Po około pół godziny wyciągamy naszą tortillę z lodówki i na blacie stołu podsypujemy go mąką, wałek też. I teraz rolujemy nasze tortille. Popatrzcie, jak łatwo i elastyczne jest to ciasto. I w tym samym czasie już sobie tutaj nagrzewam patelnię. Nie potrzebuję na niej żadnego oleju ani tłuszczu, bo tłuszcz od razu już jest w tortillach. Muszę tylko rozwałkować i uformować. Tak więc tak uformowaną tortillę będziemy wrzucać na gorącą patelnię. Popatrzcie, ona nam się tu ładnie usmaży. I smażymy ją z obydwu stron. Jak nam wyjdą bąble, nie przejmujemy się, możemy je dobić widelcem. Małe bąble nie są groźne, groźne są tylko te duże. Kiedy zaczną nabierać więcej bąbli, przewracamy ją na drugą stronę. I tutaj mam taki knif, będę je wrzucał do garczka, jak będą gotowe, wtedy one nie wyschną tak szybko i nie będą suche. Tak więc popatrzcie, tortilla piękna i gotowa. Wrzucę ją tutaj. Popatrzcie, jaka jest giętka, jaka jest fajna, jaka puszysta i chrupka. Dziękuję bardzo, to był przepis na tortillę pszenną, meksykańską. I do zobaczenia. Zapraszam także na Facebooka, na stronę Kocham Gotować, tam możecie mnie polubić, oraz na YouTubie. Do zobaczenia.